Przede wszystkim powiedzcie widzom, kogo gracie w serialu. Kim są wasze postacie? Ja jestem agentką, oficerem wywiadu, Sara Korska. Ja gram Travisa, to jest agent polskiego wywiadu zakonspirowany w białoruskim KGB. Co was zaciekawiło w tych postaciach, gdy przeczytaliście scenariusz? Dla mnie super ciekawe było to, że to z ilu twarzy, z świadomości korzysta mój bohater i jak dużo musi właśnie... Z jak wieloma sytuacjami musi sobie radzić, wchodząc w różne postaci tak naprawdę. Mhm. Jak trudne decyzje musi podejmować. To było to fajne wyzwanie do stworzenia takiej roli. A ja już... Powiedz też u mnie to samo. To u mnie to samo. Ja mam podobnie. Nie, oczywiście, że tak jak Filip mówi. Plus, no ja zawsze, tak jak wcześniej mówiłam, bardzo fajny dla aktorek jest takie wyzwanie i takich ról jest mało, a w ogóle zagranie oficera wywiadu w polskich realiach uważam, że jest bardzo ciekawe. Słyszałam, że to twoje marzenie było, żeby zagrać szpiega w końcu w polskich realiach. Ja właśnie myślałam, że już nie doczekam. Ale ja wiedziałem o tym marzeniu, dlatego że mam tutaj propozycję, tak? A słuchajcie, a jak opisalibyście jednym słowem wasze postaci i dlaczego? Nie da się? Nie da się. Naprawdę. To są aż tak bardzo wielowymiarowe. Tak? Chcielibyśmy, taki mieliśmy zamiar. Mamy taką nadzieję. A jak będzie, zobaczymy. Nie, no to ich życie jest mocno skomplikowane i w jednym słowie nie da się. Ciekawe. Nienudne. No, to na pewno. To jest chyba taki w jednym. Słuchajcie, bo mam takie pytanie, bo wielu aktorów nie chce sięgać do materiału źródłowego, żeby nie sugerować się, nie nabierać jakichś cech postaci, które są podane od razu. Jak to było w waszym przypadku? Jak budowaliście te postacie? Wiesz co, ja przeglądnęłam, ja już byłam bliska przeczytania, że tak powiem, wszystkiego, ale się właśnie zatrzymałam, ponieważ nie chciałam się aż tak sugerować, ponieważ to jest jakby adaptacja. I tak, w moim przypadku to tak wyglądało, żebym nie miała za wiele informacji, bo i tak Vincent nam sprzedał bardzo ciekawe informacje, w sumie tak naprawdę najważniejsze, tak. Więc korzystałam z tego. Zawsze najbardziej się skupiam na scenariuszu. Mhm. Też dostaliśmy takie Biblię o tym całym projekcie. O miejscach, o mniej więcej historii, którą... Tam było po prostu wszystko, czego potrzebowaliśmy, a dodatkowo jakieś rozmowy, czy przed zdjęciami, czy już na planie z panem Sywerskim. Zawsze jak mieliśmy jakieś wątpliwości, czy pytania, coś się rodziło w głowie, to zawsze mogliśmy zasięgnąć informacji u źródła. Tu widzę takie amerykańskie podejście, bo Biblia postaci to jest zwykle showrunnerzy robią przy zachodnich produkcjach. To, tak, czy to dobry jest, znak? Jest ten rozwój, dobry znak. Tak. Wasz wątek wspólny jest bardzo ważny dla fabuły, bo też zapoznałem się z literackim oryginałem. I jak opisalibyście tą relację? To jest taki mentorsko-uczniowska? Bo Travis jest tak naprawdę, można powiedzieć, że twoim podopiecznym. A jak nie, możecie opisać? Nie, mentorska. Opisać? Bardziej ja w pewnym momencie, proszę pewną odpowiedzialność i później oczywiście gdzieś emocjonalnie wchodzę w tę historię, niemniej na pewno nie mentorską. Mhm. Też mi się tak wydaje. Sara po prostu jakby nie przekłada samej misji, ale ważni są dla niej też ludzie. I myślę, że tutaj ta postać Travisa jest dla niej po prostu bardzo ważna jako człowieka, a nie jako ucznia. Oczywiście są różnice między oryginałem książkowym a tym, co jest w scenariuszu. I myślę, że to, co my tutaj, na czym my bazowaliśmy, to nie była taka relacja mistrz-uczeń czy jakaś taka mentorska, tylko to było raczej na zasadzie współpracy i wspólnego celu, wspólnej misji. Bezpieczeństwa. Mhm. A można powiedzieć, że jak będzie w ogóle ten wątek rezonował w serialu? Można powiedzieć, że on tak stanowi taki mocny fundament dla dalszych wydarzeń? Ważny. Myślę, że jest bardzo ważny. Boimy się powiedzieć cokolwiek. Nie chcecie spoilerować, wiem. Co jest takiego pociągającego w tym świecie szpiegowskim? Że tak naprawdę wszyscy chcą grać szpiegów? Sylwia, Agnieszka... Dobra, to wytnijcie. To jest... Wiesz co, ja myślę, że ludzie zawsze chcą dotknąć tego, do czego nie mają tak naprawdę dostępu. Mhm. I to jest w tym super pociągające, że chcesz trochę wejść w ten świat, który możesz sobie tylko wyobrażać. Dlatego ludzie lubią filmy szpiegowskie, dlatego cała seria o Bondzie jest tak uwielbiana na całym świecie. Chcesz dotykać tego, do czego nie masz dostępu i dlatego dla nas to też była taka super sprawa. Tak. Bo nagle zdajesz sobie sprawę, że ci ludzie podejmują takie decyzje, mają przed sobą takie misje, cele, które są niewyobrażalne dla normalnego, żyjącego z dnia na dzień człowieka, żeby,
żeby udźwignąć to psychicznie, żeby udźwignąć to w ogóle i jakoś rozwiązać problemy, które stoją przed nimi. Sygnał był jasny. Wywołał spotkanie alarmowe. Travis to nasz najważniejszy człowiek na Białorusi. Pokorze, nie mają zakazu. This has to be a clean operation. Przypuszczam, że broń zostanie użyta do zamachu terrorystycznego. Przypuszczasz, czy masz pewność? Gdzie ta war twoja mać? Jak można było wywyższyć zdjęcie? Only few people come close enough to notice the details that reveal the truth. Archiwum generała Klimowicza. Co jest znaleźć i zabrać? Ryzyko spisane w tej robocie. Tylko, że ty, w przeciwieństwie do niego, nie masz nic do stracenia. Prosty dzień. Kilka dni. Od lat nie robię niczego poza wytrzymaniem kilku pierdolonych kolejnych dni! Nielegalni to jest kolejny serial premium, który mamy w naszym kraju. Jak myślicie, czy już możemy mówić o takiej złotej erze polskich seriali? Jak mamy taką nadzieję. Myślę, tego sobie życzmy. Myślę, że możemy, bo myślę, że tego sobie życzmy. Co chyba była moda na lekarzy, była moda na policjantów, teraz może być moda na szpiegów. Niech będzie moda na szpiegów, niech będzie moda na seriale premium, niech będzie moda na... Dobrej jakości seriale. Wysokiej jakości seriale. Tak. No. Dobrze, to jeszcze na koniec takie pytanie. Czy można powiedzieć o nielegalnych, że to jest produkcja z rozmachem, której jeszcze w naszym kraju nie widzieliśmy? Można. Można. Pełna zgoda. Mocna, pełna zgoda. Można. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.